Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego małego vloga o małych przyczepkach. Dzisiaj... O, Teoś znalazł mleczyka. Dzisiaj przyjechaliśmy z wielorybkiem na myjnię. Chcielibyśmy trochę go ogarnąć i umyć, zanim zrobimy porównanie przyczep. Także co, gościu, bierzesz myjkę i myjesz? Zaczniemy od piany. Idziemy do automatu. I wrzucamy zaraz monetę. Wrzucimy sobie piąteczkę. Czy wpadła, czy nie wpadła? Jest? Działa? To chyba, jednak z tej strony chyba. No. Ale czekaj, bo chyba nie ten program włączyłem. A jedynka to jest szampon, dobra, dwójka. Ale to chyba nie działa. Nie, no działa. Nie, nie działa. Nie działa? No z pianą tak ciężko będzie. No i troszkę my się pobawili, troszkę przyczepę umyli. Nie jest idealnie, ale jest lepiej jak było. Zostało tu troszkę na szybie, tu nad tym musimy popracować. Jakieś szczątki taśmy klejącej. Tutaj jest coś mocno wżartego, także myślę, że polerka lub szlifierka sobie z tym poradzą. Zaprzyjaźnionemu turanikowi też się troszkę umyło. Zrobiliśmy sobie trochę zacieku, wiecie co, z wnętrza uszczelek. Bo jednak pod ciśnieniem wpycha trochę wody. Ale to nie nasza wina. Ale to nie nasza wina, to wina Justyny. Nieprawda, to Teoś miał tutaj cały sprzęt i tutaj tak umywał i tak pociekło troszkę. Tak mycie przyczepy przez sześciolatka z jego perspektywy i wzrostu, gdzie strumień wody leci pod wszystkie uszczelki okien otwieranych, a także pod kratki, no nie jest świetny. A teraz jedziemy porównać nasze dwie przyczepki, czyli N132 i N126. Dojechaliśmy już na miejsce, rozbiliśmy się na takiej łączce i tu już możecie zobaczyć, jak spora różnica jest między N126 a N132. Na razie postanowiliśmy zjeść jakiś obiadek. W jednej przyczepce siedzą nasze grzdyle, a w drugiej Justyna szykuje się do gotowania. Będzie to pierwsze gotowanie w nowej przyczepce. No trochę taki ten hardcore, nie? Bo jednak hardcore, tutaj... bałagan. Mhm. A co tam? I tak może przejść tym zapachem od smażenia, bo... Jest... Bo i tak będzie rozebrana cała. Właśnie, to próbujemy, czemu nie? Trochę nam się tu i ówdzie, widzę, wody nalało, nie?
za tego. Ten Teoś, no nie uważał, no. Czekaj, okienko jednak nie było, wiecie co, ja zauważyłem później, że ono z jednej strony nie było zamknięte i tędy nalała się nam woda, ale pozostałe okna wydają się być szczelne. Wiecie co, tutaj nigdzie nie jest, o tu jest troszeczkę mokro, także tędy też nam podleciała woda. A jak z boku? Z boku jest suchutko, z tyłu też chyba trochę naleciało. Tak, tutaj jest troszeczkę poduszeczka mokra, także uszczelki będą do wymiany, a drugie boczne okno też jest suche. A tymczasem smażą nam się kurczaczki. Jak gotuje się w przyczepie kempingowej? Elegancko, elegancko. Już nie pamiętam, kiedy ostatni raz gotowaliśmy w naszej, nie? Kurczę, teraz można, nie? Teraz można, muszę sobie miejsce pozwolić na gotowanie. Wyciągnęliśmy stolik ze środka, z tego tylnego łóżka. Założyliśmy go na zewnątrz, bo jak wam kiedyś pokazywałem, tu jest zamontowana ta listwa właśnie od stolików. I muszę wam powiedzieć, że to całkiem fajne rozwiązanie. Możemy zjeść sobie w środku, możemy zjeść sobie na zewnątrz. No ale jaki stolik, i tak będziemy musieli ze sobą wozić. No bo kiedy nie będzie nam się chciało składać wyrka, no to musimy mieć jakiś stolik przed przyczepę. Do stolika wyciągnęliśmy dwa krzesełka z naszej Eni i zobaczcie, jak to się ładnie prezentuje. Teraz mamy takie dwupokojowe mieszkanie. Tu mamy pokój dzieci, a tutaj salon i kuchnia dla nas. I prosty obiadek mamy gotowy. Dzieciaki poleciały do sklepu po ogórki konserwowe, ale nie wiem, czy zdążą przynieść. Także smacznego. Dziękuję. Łatusi, też damy obiadek. Mam tu jej karmę. Proszę, rybeczko, jedz. Chodź, Łatka, masz tutaj wodę w improwizowanym pojemniczku. Wróciły dzieci, przyniosły nam ogóreczki na deser. Dla siebie mają lody. Także zdrówko. Także ten pierwszy oficjalny piknik z wielorybkiem mamy zaliczony. Okej, wracając do nagrywki, sprzątnęliśmy stolik tak, żeby było widać różnicę między przyczepami. Wiecie co, ja tak stoję na środku, w tej chwili łapie się rozciągnięcie przez soczewkę, więc będę między nimi kursował. Tak więc macie dla porównania znowu obraz N126 oraz N132. Wyłączę na chwilę obiektyw szerokokątny, żebyśmy nie mieli tego efektu rozciągnięcia. Teraz przyczepy z drugiej strony. I teraz, jeżeli chodzi o wymiary, to długość całkowita małej zapiekaneczki N126 to 3,67 m cm od zaczepu do końca przyczepy, a długość wielorybka to 4,75 m, czyli różni je 1,75 m, jeżeli chodzi o długość przyczep. Sama budka mniejszej przyczepy ma 2,80 m długości, a we większej mamy 3,6 metra przestrzeni w środku. To daje nam różnicę 80 cm w środku. To naprawdę sporo zmienia. Mniejsza przyczepa ma 1,90 m szerokości, a większa 2 metry. I słuchajcie, te 10 cm naprawdę wpływa na komfort spania, kiedy śpimy w poprzek. Rozstaw kół wydaje mi się taki sam, ale zaraz sprawdzimy to z miarką. Wysokość według danych fabrycznych przyczepa N126 to 2,20 m, a wielorybek to 2,45 m, ale wiecie, ciężko to sprawdzić, bo przyczepy
wychodziły na różnych podwoziach. Często osie były przerabiane, także wysokość tych przyczep z zewnątrz może się nieznacznie różnić od danych fabrycznych. To tyle, jeżeli chodzi o dane, które znalazłem w internecie. Znalazłem w instrukcjach obsługi tych przyczep, bo często można spotkać się z artykułami, w których rozbieżność tych danych jest naprawdę spora. Pobawmy się zatem miarką. W N126 rozstaw opon to 1500 mm. I taki sam rozstaw mamy w N132, czyli 1,50 m między oponami. Mierzone od środka do środka opony. W N132 mamy też założoną większą bakistę i zaraz sobie zmierzymy, jakie są jej wymiary. Trochę będzie huczało, bo wiecie, wybaz to chodzi. Szerokość wydaje mi się taka sama obydwu bakist. Mniej więcej w połowie mają około 80-82 cm szerokości. Głębokość to około 40 cm, a wysokość do zawiasu to 43 cm. A teraz paszcza wielorybka. Tu sobie daszek od razu ściągniemy. Będzie nam łatwiej wymierzyć. Mamy około 39 cm głębokości. W połowie 90 cm szerokości. Oraz do listwy z zawiasem 56,5 cm wysokości. Jeżeli jesteśmy przy bakiście, to w N132 mamy urządzenie najazdowe, hamulec najazdowy, a w naszej 126 prawie równolatce wielorybka tego hamulca nie mamy. Wiem, że starsze modele wychodziły z hamulcem najazdowym, z cieńszą ramą i hamulcem oraz chyba na ramie ocynkowanej wersje eksportowe były wyposażone właśnie w hamulec najazdowy. Jeżeli coś mylę, to wiecie, sprostujcie mnie w komentarzu. Kolejną rzeczą, jaką sprawdzimy, będzie to szerokość przedniego łóżka. Jest to dosyć ważne, jeżeli zamierzacie jeździć większą grupą, tak jak my z dziećmi, to fajnie jest mieć możliwość na przykład zrobienia piętrowego łóżka na przodzie przyczepy. Tak, rzucam dla przykładu. I teraz w naszej mniejszej przyczepie, w naszej zapiekaneczce, w takim najszerszym miejscu mamy około 55 cm szerokości, a we większej przyczepie, tutaj w środku, mamy około 70 cm. Jest to 66 cm szerokości na łóżku, więc tu możemy pokusić się o wykonanie łóżka piętrowego, tym bardziej, że mamy tutaj zalaminowane w ścianach oryginalne uchwyty od hamaku. Porównajmy sobie teraz wysokość obydwu przyczep. W N126 stoję, widzicie, w ten sposób. Za każdym razem muszę się kulić. I teraz wysokości od podłogi do granicy daszku z przodu mamy 57 cm, a do tego górnego daszku jest jakieś 1,67 cm. Więc ja, żeby się wyprostować, muszę najpierw podnieść dach. I wtedy uzyskujemy wysokość 1,82 m tak z przodu, a w najwyższym punkcie wysokość to 1,85 m. Mniej więcej w tym samym miejscu w dużej przyczepie mamy 1,77 m, a w najwyższym punkcie tutaj przy oknie dachowym mamy 183 cm. Większa przyczepa ma także podwójne termiczne okna. Tutaj na tym uwypukleniu, które jest w niewiadówkowych szybach, jest wklejona dodatkowa warstwa plexi. Także nie wiem, czy to widać, ale te szyby są podwójne. Wydaje mi się, że wersje eksportowe mniejszych przyczep też były wyposażone w takie termiczne, droższe szyby. Jestem bardzo ciekawy, czy tylna kanapa ma tą samą szerokość, co w N126. Jeżeli za długość przyjmiemy szerokość przyczepy, to długość tych podłóg to 126, no 127 cm.
Jak wiecie, my mamy zdemontowane te oryginalne mebelki i mamy zrobione całkiem nowe łóżko, więc gdybyście mogli, to napiszcie w komentarzu, jaka jest długość łóżka w N126 i sprawdzimy w ten sposób, czy łóżka różnią się szerokością. No bo długością różnią się, tak jak mówiłem, szerokością przyczepy i szerokość w tej chwili łóżka, no to 190 5 cm. Ciekawe też, czy kuchnie różnią się pomiędzy tymi przyczepami, czy jest to standardowa kuchenka, która była montowana w obydwu modelach. Mamy tutaj dwa palniki, zlewik, kawałek blaciku z ociekaczem i lodówkę Polar oraz szafeczkę przy lodówce. Wydaje mi się, że te kuchenki były jednakowe. Podobną zdemontowałem u siebie, ale dla pewności zmierzmy. Ta ma 1,5 m szerokości oraz 43 cm głębokości. Więc jeżeli macie oryginalne mebelki, to tak jak w przypadku łóżka, poproszę Was, abyście zmierzyli je i wpisali ich wymiary w komentarz. W Niewiadówkach montowano różne rodzaje kuchenek. Ja miałem w swojej właśnie taką zespoloną palniki plus zlewozmywak, ale wiem, że są też takie dzielone, gdzie zlewik jest osobno od kuchenki. Więc jeżeli możecie, podajcie typ, jaki jest u Was zamontowany i jego wymiary. W obydwu przyczepach, przynajmniej w naszym przypadku, mamy ten sam rozmiar kół. Są to felgi 13-calowe. Starsze roczniki N126 wychodziły też na kołach 12-calowych, tak zwanych cytrynkach maluchowskich. Nie wiem, czy tak samo było z N132. Przyczepy wiekowo są bardzo zbliżone do siebie, bo N126, nasza mniejsza przyczepka, jest z 82 roku, a nowy wielorybek, nasz nowy nabytek, z 85 roku. Tu jest też ciekawa sprawa z ramą, bo ta przyczepa wyszła już na w pełni ocynkowanej ramie. Tutaj niestety rama nie posiada warstwy cynkowej, jest po prostu pomalowana. Przed chwilą tak z ciekawości zmierzyłem drzwi i wiecie co, jestem zaskoczony, bo drzwi w większej przyczepie mają szerokość 51 cm, a w mniejszej 55, czyli to wejście jest szersze, bardziej komfortowe. No spodziewałem się, że tutaj będzie węziej, a tam będziemy mieli szersze wejście. Sam otwór drzwiowy ma szerokość 50-51 cm. Wiecie co, nie mogę jedną ręką zmierzyć tego. Zawsze powtarzam, że przydałyby nam się jeszcze dwie dodatkowe ręce, a przynajmniej chwytny ogon. A w międzyczasie na miarce wyszło, że szerokość wejścia do mniejszej przyczepki to 51 cm. Tutaj wejście ma 48-47,5 cm. Niewiele więcej do porównania przychodzi mi już do głowy. Wszystkie takie zewnętrzne wymiary oraz wymiary w środku, takie jak wysokość, mamy porównane. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zadajcie je w komentarzu. Jeżeli jest coś, co Was ciekawi, jakaś różnica pomiędzy tymi dwoma przyczepami, a co pominąłem w dzisiejszym odcinku. Także ja już się zbieram do domu. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!